Zagrożenie ze strony komunizmu jest zagrożeniem ewidentnym z punktu widzenia Kościoła. Jest to przecież system, który no po pierwsze odrzuca Boga osobowego, Boga żyjącego, odrzuca w związku z tym też prawdę dotyczącą całości porządku świata, odrzuca więc prawo naturalne, odrzuca prawdę o człowieku jako istocie duchowo-cielesnej, a więc odrzuca to wszystko, co stanowi. Nurt, w którym Kościół się porusza, w którym Kościół funkcjonuje. Jest więc rzeczą wręcz trywialną, że Kościół od początku rozpoznając ateizm, musiał ateizm komunistyczny, czy komunizm jako system ateistyczny, bo te dwie te dwa słowa można traktować wręcz synonimicznie. Kościół, Kościół rzeczywiście od początku istnienia komunizmu wyrażał swój, swój sprzeciw. Na różne sposoby, ale uczynił to także no, w sposób bardzo wyrazisty poprzez orzeczenia papieży XX wieku, właściwie schyłku XIX i XX wieku. Sylabus jest, jest rzeczywiście bardzo ciekawym, intrygującym tekstem nauczania Kościoła powszechnego. Trzeba pamiętać, że on powstał w bardzo też określonym czasie, mianowicie no, w epoce ekspansji. Rewolucji francuskiej, rewolucji oświeceniowej z jej nurtem ateistycznym, bardzo, bardzo po prostu tutaj ekspansywnym. I nie może dziwić, że Kościół w sposób tak jednoznaczny i tak radykalny wyraził swój sprzeciw wobec tych właśnie założeń ateizmu oświeceniowego, ale także i komunizmu, bo przecież właśnie nurt komunistyczny przejął w jakiejś mierze, w jakimś stopniu te Idee oświeceniowe. I myślę, że rdzeń tych, tych orzeczeń, przesłanie, które płynie z Sylabusa, pozostaje, pozostaje aktualne. Oczywiście, raz jeszcze podkreślam, to jest dokument osadzony w bardzo konkretnym kontekście, i w związku z tym niektóre jego sformułowania doczekały się pewnej, można powiedzieć, korekty, ale na pewno nieskorygowane. Zostało radykalnie negatywne i krytyczne stanowisko Kościoła wobec ateizmu, wobec zagrożenia wolności sumienia, wobec zagrożenia wolności wyznania. Można wręcz powiedzieć, że te tematy zyskują dzisiaj swoją nową aktualność i nową odsłonę. Wesprzyj projekt filmowy Watykan w cieniu tęczowej gwiazdy i zyskaj przedpremierowy dostęp. Link do wsparcia znajdziesz w opisie. Pytanie o pogodzenie komunizmu z wiarą jest pytaniem nie tak łatwym do prostej odpowiedzi. Dlatego, że z jednej strony, patrząc z punktu widzenia historycznego, możemy wskazać przykłady ludzi, no, chociażby właśnie w Polsce, nie trzeba tutaj szukać daleko, którzy próbowali deklaratywnie łączyć te dwie rzeczywistości. Podkreślam, deklaratywnie, dlatego że z punktu widzenia istotowego, System, który w samym swoim rdzeniu odrzuca Boga i walczy z Bogiem, no nie może być do pogodzenia z wiarą. Taka deklaratywność no, oznacza raczej pewną schizofrenię wypowiedzi, natomiast raz jeszcze podkreślam, ona jest niemożliwa do scalenia, niemożliwa do pogodzenia. Nie można, jak pisał święty Paweł, nie można służyć Beliarowi i Chrystusowi. Nie można być przeciw Bogu i z Bogiem. Znamy z najnowszej historii przywództwo pewnego człowieka, który był za, a nawet przeciw, ale poza tym jednym przypadkiem no, trzeba zdecydowanie powiedzieć, że jest się tak, tak albo nie, nie. Jestem albo za Bogiem, albo przeciw Bogu i nie ma tutaj możliwości pogodzenia tych, tych postaw. Ekskomunika, która została nałożona przez papieża Piusa XII, pojawiła się w kontekście, trzeba powiedzieć, złożonej sytuacji geopolitycznej. Z jednej strony komunizm i przynależność do partii komunistycznych pojawiała się na Zachodzie w sposób zupełnie dobrowolny, była świadomym wyborem, i wobec takich ludzi taką ekskomunika. Zachowywała swoją, no powiedziałbym, bardzo wyrazistą moc, bardzo jednoznaczną. To raz jeszcze trzeba podkreślić. To był świadomy wybór, yy, uwarunkowany wyłącznie koniunkturą, wyłącznie przekonaniami ideologicznymi, a więc świadomy, dobrowolny wybór, który jednoznacznie podlegał tutaj karze ekskomuniki. Z drugiej strony mieliśmy sytuację krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które zostały podbite yy, przez system komunistyczny i yy, choć można tutaj dyskutować na temat y, skali opresji i represji w stosunku do poszczególnych osób, ale niewątpliwie ta sytuacja była tutaj zdecydowanie inna i stąd też, jak wiemy, ta ekskomunika y, w tych warunkach y, ówczesnych y, uwarunkowaniach historycznych miała inną moc wiążącą właśnie na przykład w Polsce, inną w krajach Europy Zachodniej. Dzisiaj natomiast, jeżeli byśmy próbowali odczytać treść tej ekskomuniki w warunkach współczesnych, wiemy, że w naszej sytuacji przestrzeni europejskiej czy świata zachodniego, wolnego świata zachodniego, nic nie, nie stanowi tutaj czynnika tak represyjnego. Że zniewalającego człowieka do podjęcia wyboru przynależności do partii komunistycznej i do ideologii komunistycznej. To jest wybór świadomy, dobrowolny, a zatem ta ekskomunika w tej przestrzeni geopolitycznej i kulturowej, z jaką dzisiaj mamy do czynienia, jest w moim przekonaniu jak najbardziej aktualna. Komunista, który przystępuje do Komunii Świętej i pozostając komunistą, deklaruje wciąż przynależność do czy związanie z ideologią, która ma charakter jednoznacznie, radykalnie antyteistyczny. Nie tylko nawet ateistyczny, ale antyteistyczny, ponieważ komunizm nie jest, powiedziałbym, systemem ignorującym obecność Boga, jest systemem walczącym z Bogiem. A więc taki człowiek, który próbuje właśnie godzić, godzić te rzeczywistości, a więc deklaratywną i wyznawaną. Walkę z Bogiem, a jednocześnie przystępuje do Komunii Świętej, szydzi po prostu z Boga. To jest, to jest sytuacja, która na pewno nakłada na niego ogromną odpowiedzialność moralną i oczywiście, no mówiąc w kategoriach religijnych, jest na pewno grzechem powiedziałbym wręcz świętokradztwa i bluźnierstwa, ponieważ jest to rzeczywistość niezwykle, niezwykle poważna. Ideologia komunistyczna w pewnym sensie była i pozostaje atrakcyjna. Pamiętam z lat moich studiów znakomity artykuł dwóch moich profesorów etyki, świętej pamięci księdza profesora stycznia i księdza profesora Andrzeja Szostka, którzy napisali tekst Liberalizm po marksistowsku. Pokazywali w nim na początku takie stawiali taką zaskakującą poniekąd tezę, że w dziejach myśli etycznej Chrystus i Marks w sposób najbardziej zdecydowany postawili problem wyzwolenia człowieka. I oczywiście dalej pokazywali ogromną różnicę, jaka istnieje w tym programie wyzwolenia. Program wyzwolenia marksistowskiego wyrażał się, mówiąc najkrócej, najzwięźlej w detronizacji Boga i postawieniu w tym miejscu człowieka. Przy czym, jak obaj profesorowie wykazywali, ten program ubóstwienia człowieka prowadził do ubestwienia, do zejścia człowieka do poziomu poniżej ludzkiego, do poziomu zwierzęcego. Myślę, że to jest kapitalna diagnoza, która wywołała zresztą ogromny sprzeciw, wręcz alergiczny sprzeciw środowiska marksistowskiego w Polsce ale ona jest niezwykle trafna. Wracam, przywołuję jednak ten tekst, dlatego żeby pokazać, że marksizm ma w sobie pewien dyskretny urok, który może infekować niektóre umysły. Wydaje się, że jest systemem właśnie walki o sprawiedliwość społeczną, systemem walki o wyzwolenie człowieka i hasłowo jest systemem tutaj bardzo, bardzo nośnym. Dlatego no, nie trudno zauważyć, że już w okresie, powiedziałbym, okołowojennym, a na pewno powojennym pojawiły się wśród teologów tendencje do tego, aby marksizm implantować do teologii chrześcijańskiej. Jeżeli spojrzymy chociażby na francuską teologię rzeczywistości ziemskich, wybitne postacie tej teologii dominikanów czy jezuitów francuskich, to przecież właśnie w tej teologii rzeczywistości ziemskich znalazły się pewne próby przechwytywania tez marksistowskiej filozofii pracy do teologii pracy ludzkiej na przykład. Te tendencje pojawiły się później w sposób no już bardzo intensywny w okresie Pontyfikatu Pawła VI. Myślę, że to jest taka dobra chyba cezura czasowa. Bo to jest okres rozwoju teologii wyzwolenia, wybuchu właściwie teologii wyzwolenia. Oczywiście istniały też różne inne odłamy teologii politycznej, teologii czarnej, ale ta teologia wyzwolenia, która wtedy zapanowała w Ameryce Łacińskiej, no ona była już prostą próbą syntezy Ewangelii i manifestu komunistycznego Marksa. Oczywiście rzeczywistości, które są nie do pogodzenia. Pontyfikat Jana Pawła II, dwie instrukcje Kongregacji Nauki Wiary o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu, o niektórych aspektach teologii wyzwolenia, dwie instrukcje kardynała Ratzingera, one stanowiły próbę pokonania tego nurtu w Kościele, no zwłaszcza latynoamerykańskim. Ale trzeba powiedzieć, że nie tylko latynoamerykańskim, bo przecież ten nurt Przedzierał się także do innych kręgów, innych kręgów Kościoła. No niestety trzeba powiedzieć, że i dzisiaj chyba mamy do czynienia z pewnymi odpryskami, przynajmniej najoględniej mówiąc myśli marksistowskiej we współczesnym y, y, przepowiadaniu w Kościele tak to może oględnie ujmę. Sobór Watykański II myślę, że pozostaje wydarzeniem, które wciąż domaga się pochylenia, interpretacji wnikliwych badań. Trudno jest w kilku zdaniach ocenić zarówno przebieg Soboru, jak i jeszcze, co wydaje mi się rzeczą niezmiernie istotną, recepcję Soboru w życiu Kościoła już po 1965 roku. Natomiast sądzę, że potępienie nazizmu i faszyzmu było stosunkowo proste, dlatego że były to ideologie, które już nie funkcjonowały w przestrzeni publicznej, nie funkcjonowały w sposób Szeroki. Komunizm natomiast nadal był ideologią, która no, ogarnęła niemal połowę świata trudno może tutaj o prostą statystykę, ale na pewno ogarnęła połowę Europy, naszą część Europy Środkowo-Wschodniej. Myślę, że Kościół mógł wychodzić tutaj wtedy z takiego założenia, żeby chroniąc właśnie swoich wiernych przed eskalacją prześladowań, które już były, żeby nie zaogniać sytuacji. Kościół przyjął też, jak wiemy, na Soborze Watykańskim II, no zupełny nowy sposób, nowy modus vivendi, sposób właśnie, który nie tyle polegał na ogłaszaniu test doktrynalnych, ile właśnie na, pewnym nastawieniu duszpasterskim, chociaż oczywiście nie oznaczało to odstępstwa od doktryny, co jest tej ważnym zauważeniem, ale niemniej jednak ten akcent był właśnie nastawiony na pewną próbę no, osławionego dialogu Kościoła ze światem współczesnym. Uśmiechnąłem się przy tym słowie dialog, bo ono dzisiaj zostało niewątpliwie we, współczesnym, we współczesnej praktyce kościoła mocno nadwyrężone, żeby nie powiedzieć, zmanipulowane. Wtedy ten dialog wydaje mi się, że miał swoją rację bytu i miał też realne szanse, jeżeli nie powodzenia, to przynajmniej inspirowania do, do dobra, do, do próby poszukiwania poszukiwania dobra w tym, w tym złożonym świecie. Dziś, z perspektywy czasu, oczywiście, możemy stwierdzić, że brak tego potępienia komunizmu może wydawać się z dzisiejszego punktu widzenia pewnym błędem. Ale raz jeszcze podkreślam, byłbym tutaj wstrzemięźliwy w takich jednoznacznych ocenach. Wydaje mi się, że sprawa wymaga wciąż jeszcze wnikliwych badań nad przebiegiem samego soboru, jego uwarunkowaniami no i też różnymi sprawami zakulisowymi, których, których nie do końca znamy. Zmieniła się liczba domagających się potępienia komunizmu na Soborze. Właśnie, to jest pytanie dlaczego, co było tego powodem. Czy, czy jakaś uległość wobec, no nazwijmy to, Sił prokomunistycznych, które lobbowały za taką opcją? Czy też właśnie była to sytuacja chęci niewywierania, nieeskalowania, jak wspomniałem, nieeskalowania represji w stosunku do katolików w Europie Środkowo-Wschodniej? Czy była to kwestia owej Ostpolitik, którą Watykan próbował wtedy realizować? Jak wiemy, rzeczywiście, no, z nie najlepszym skutkiem, przede wszystkim dlatego, że twórcy tej Ostpolitik y, y, no, byli wyizolowani, wyalienowani z tego świata y, komunistycznego, z tego świata y, Europy Środkowo-Wschodniej, nie znali do końca y, tych realiów. I to myślę, że jest jednym z takich, y, z takich po prostu tutaj. Też problemów, na które, na które trzeba by było zwrócić uwagę. Nie potrafię odpowiedzieć w sposób jednoznaczny, dlaczego nastąpiła taka zmiana opcji soborowej, co było jej przyczyną. XIX wiek przyniósł no bardzo silną konfrontację Kościoła katolickiego z marksizmem. To jest oczywiście Czas Leona XIII. Niektórzy twierdzą, że Rerum Nowarum było wydane no, z dużym opóźnieniem w stosunku do Manifestu Komunistycznego, ale trzeba pamiętać, że Kościół w międzyczasie, tak zwanym, czyli po ogłoszeniu Manifestu, podejmował już pewne działania wysiłki. Toczyła się myśl prominentnych przedstawicieli Kościoła, która ostatecznie zbudowała te podstawy nauczania Leona XIII. To jest, to jest tak czy inaczej jest niewątpliwie faktem, że od Leona XIII rozpoczynają się dzieje katolickiej nauki społecznej jako systemu doktrynalnego, właśnie doktrynalnego. To jest rzecz ważna, że mimo iż katolicka nauka społeczna ma wymiar na wskroś praktyczny, kieruje się tą metodologią voir, gérer, widzieć, ocenić, działać, to właśnie u podstaw jest widzieć, widzieć, a więc rozpoznawać pewną sferę doktrynalną. I faktycznie kiedy spoglądamy na pontyfikat Leona XIII to możemy tutaj dostrzec ogromną wolę i ogromny wysiłek odbudowywania wiarygodności Kościoła w takim znaczeniu, że przypominania, że Kościół jest po prostu po stronie człowieka, że Kościół broni rodziny, że Kościół broni sprawiedliwości społecznej, że broni praw człowieka pracującego i tak dalej. Myślę, że warto też jednym chociażby zdaniem wrócić tutaj do programowej encykliki Świętego Jana Pawła II, który mówiąc właśnie w Redemptor hominis o dialogu ekumenicznym czy międzyreligijnym od razu wspomniał i to bardzo wyraźnie, że nie oznacza to w żaden sposób rezygnacji z prawdy, która jest w kościele. I to jest właśnie ważne zauważenie, że na przestrzeni stu mniej więcej lat, czy przeszło stu lat, Kościół wychodząc z pewnym orędziem dialogu, porozumienia, pojednania w stosunku do świata współczesnego, nie rezygnował z doktryny, nie rezygnował z prawdy dotyczącej jego istnienia. Dzisiaj, jak wiemy, no mamy bardzo mocno lansowany paradygmat duszpasterski i za tą piękną nazwą kryje się no niestety niejednokrotnie pewna sfera działań, które stają się oderwane od obrony doktryny, od obrony wiary katolickiej. Niestety takie, takie działania dają się zauważyć. I tutaj można mówić faktycznie o y, pewnej ewolucji, może nawet rewolucji w kościele, która y, no wyraża się najkrócej, właśnie mówiąc, w tym, że mniejszy akcent pada na sferę doktryny, prawdy i wiary, y, natomiast większy na działania, które oderwane od tej doktryny stają się działaniami. Najdelikatniej mówiąc, dwuznacznymi, niejednoznacznymi, a często wprowadzającymi po prostu chaos. Myślę, że misja Kościoła. Czy można zacząć od misji Kościoła? Dobrze. Misja Kościoła od samego początku jest niezmiennie wpisana w głoszenie Ewangelii o zbawieniu. To jest podstawowa misja Kościoła. Wszystko, co jest wspierające tę misję, ma właśnie charakter pomocniczy, a więc działalność charytatywna, edukacyjna, społeczna, kulturowa. Ona jest ważna, ale ona pozostaje, powinna pozostawać w służbie tego orędzia zbawczego, bo to jest sens to jest przecież głoszenie właśnie Ewangelii dobrej nowiny o Chrystusie, który jest odkupicielem człowieka, który przyszedł po to, aby, aby nas zbawić. Jeżeli Kościół w pewnym momencie ulega takiej pokusie, aby tę misję zostawić na boku, a stać się partnerem świata współczesnego w trosce o zmiany klimatyczne, o zmiany ekologiczne, czy broniącego przed tymi zmianami klimatycznymi czy ekologicznymi, jeżeli Kościół włącza się w różnego rodzaju propozycje, Ekonomiczne czy gospodarcze, bardzo różnie zresztą realizowane, to w jakimś stopniu, najoględniej znowu ujmując, zatraca swój charakter i w gruncie rzeczy przestaje być wiarygodnym. Musimy pamiętać, że wiarygodność i oryginalność kościoła. Zawiera się właśnie w wydarzeniu Jezusa Chrystusa nie w dystrybucji pieniędzy, nie w dystrybucji środków żywnościowych, nie w organizacji życia społecznego. Tutaj Kościół, mówiąc kolokwialnie, przegra na rynku innych współczesnych działań instytucjonalnych. Nowością Kościoła pozostaje, pozostaje dzieło zbawienia pozostaje wydarzenie Jezusa Chrystusa, żywego Jezusa Chrystusa. Jeżeli Kościół zaniedbuje tę misję, no to zatraca samego siebie. Można zaobserwować tendencję, próbę przejęcia Kościoła przez różnego rodzaju czynniki rewolucyjne. Myślę, że to, jest, że to jest działanie bardzo wyrafinowane, dlatego że Kościół pozostaje wciąż instytucją dla wielu znaczącą, dla wielu będącą autorytetem, i chyba większy efekt, dla tamtej strony życia, dla tych sił ciemności, tak to ujmę, yy, większy efekt jest wtedy, kiedy udałoby się pozyskać, pozyskać kościół i, i, i uczynić z niego narzędzie własnych działań, niż, yy, niż kościół zniszczyć. Dlatego, że taki zmanipulowany kościół, zinstrumentalizowany, no w gruncie rzeczy staje się dosłownie narzędziem w rękach, Tamtej strony, która y, może go po prostu wykorzystać. Kim byli patrioci? Y, księża patrioci? Księża y, patrioci to jest y, przykład ludzi, którzy, y, mówiąc najkrócej, ulegli z różnych może względów, y, ale ulegli, mówiąc od strony obiektywnej, po prostu kolaboracji. Kolaboracji ze złem. To byli ludzie, którzy. Y, którzy y, no po prostu przeszli na, na stronę postawy, nazwijmy to, kompromisów w ich może mniemaniu, postawy zaangażowania w przemiany rzeczywistości politycznej, ale w gruncie rzeczy to przecież była kolaboracja z systemem. Historia minionego okresu pokazuje wiele prób inwigilacji Kościoła, przenikania szeregów Kościoła ludźmi podstawionymi, agentami, agenturą, to są zjawiska w tej chwili już dość dobrze poznane i udokumentowane. Myślę, że to jest metoda, która nadal może, może funkcjonować. Dzisiaj być może pojawiły się też inne metody dyskredytowania przede wszystkim kościoła, walki z kościołem, ale ta metoda wprowadzania ludzi, którzy no są po prostu. Na przykład y, nastawieni wyłącznie na karierę y, w kościele, którzy są nastawieni wyłącznie na osiąganie, osiąganie doraźnych celów, y, to są ludzie, którzy bardzo łatwo mogą zostać wykorzystani do tego, aby po prostu zająć pewne określone miejsca, pozycje w kościele i stać się narzędziami y, służącymi ostatecznie rozbijaniu kościoła. Problem y, Dopuszczenia homoseksualistów do kapłaństwa, jak wiemy, wywołuje dzisiaj bardzo wiele y, dyskusji, kontrowersji. Y, można powiedzieć w ten sposób, że y, tutaj y, mamy do czynienia z sytuacją, w której, y, w której pojawia się przede wszystkim no, problem y, dochowania przez kapłana jednego z podstawowych wymogów jego życia. Życia w celibacie i życia w czystości. To jest, to jest wymóg po prostu podstawowy, który ma charakter no przede wszystkim, powiedziałbym, doktrynalny związany właśnie z próbą naśladowania Chrystusa, ale ma także, jak wiemy, wymiar, wymiar praktyczny, choć on bywa dzisiaj kwestionowany. Ale niewątpliwie jest to pewien wymiar znaku. I teraz oczywiście, że kapłan, który, który łamie tę czystość, niszczy tę czystość w relacjach heteroseksualnych, no jest, jest człowiekiem grzeszącym i ktoś, kto, kto powiedzmy podchodziłby do kapłaństwa mając świadomość tego, że nie jest w stanie uporać się z problemem popędu seksualnego, z problemem właśnie czystości. Nie powinien tych święceń przyjmować. W przypadku homoseksualizmu mamy do czynienia z tą samą sytuacją po pierwsze, właśnie naruszania czystości, ale dochodzi tutaj ten element dodatkowy związany z otoczką współczesnej kultury mianowicie, homoseksualizm stał się dzisiaj nie tylko sprawą, powiedziałbym, intymnych relacji, ale sprawą bardzo zideologizowaną. To jest sprawa ogromnej presji kulturowej, ogromnego, y, ogromnej też presji politycznej. Y, I to właśnie sprawia dodatkowo, że kapłan, który nie potrafiłby sobie poradzić z tymi skłonnościami, kandydat, który nie potrafiłby sobie poradzić z tymi skłonnościami, y, stałby się bardzo łatwo y, przedmiotem manipulacji, przedmiotem dyskredy dyskredytującym kościół. A zatem tutaj Kościół musi zachować po prostu ogromną, ogromną czujność, ogromną ostrożność w tym zakresie. Można powiedzieć, że od początku, od zawsze obserwujemy w Kościele pewien brak konsekwencji między wyznawaną doktryną a zachowywaniem, realizowaniem postaw nieodpowiadających tej doktrynie. W przypadku homoseksualizmu obserwujemy te zjawiska także od długiego, można powiedzieć, czasu. Bo chociażby y, 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 Księga Gomoryjska za czasów papieża Damiana y, z czasów średniowiecza pokazuje no, w sposób, powiedziałbym, bardzo y, brutalny, y, bardzo drastyczny y, nadużycia ówczesnego kleru i osób życia zakonnego. Ale dzisiaj niewątpliwie mamy do czynienia z sytuacją y, bezwzględnie wyjątkową ze względu no, na globalną wioskę, w której jesteśmy, ze względu na to, że Kościół jest podany, poddany spojrzeniom, oglądowi, osądowi i przede wszystkim, że Kościół wymaga dzisiaj w sposób, powiedziałbym, bardzo szczególny, bardzo dobitny swojego uwiarygodnienia. Jeżeli dzisiaj w Kościele obserwujemy zjawiska, w których z jednej strony głosimy głosimy właśnie bardzo wyraziste normy etyki seksualnej, a z drugiej strony przymykamy oczy na grzechy klerów w tym zakresie, to to jest sytuacja rzeczywiście skandaliczna. To jest sytuacja, która woła o pomstę do nieba, dlatego że to nie są już tylko grzechy seksualne, ale to są grzechy raniące oblicze Chrystusa w Kościele. To są grzechy, które dyskredytują Kościół, którego uniewiarygadniają. I to jest na pewno sytuacja, która wymaga tutaj bardzo poważnej nie tylko refleksji, ale przede wszystkim działań. Niestety w ostatnich latach obserwujemy, i w ostatnich dosłownie miesiącach wręcz obserwujemy, no, sytuacje chociażby takie jak w czasie drogi synodalnej w Niemczech, gdzie temat homoseksualizmu i homoseksualizmu księży. Nie stał się tematem nie tylko tabu, nie stał się tematem przede wszystkim potępionym, ale stał się tematem promowanym, a więc to jest sytuacja, w której dochodzi do momentu, w którym patologia staje się normą narzucaną wiernym i narzucaną w wspólnocie kościoła. To już jest sytuacja rzeczywiście bardzo niebezpieczna, bo raz jeszcze podkreślam, to nie jest patologia, z którą mieliśmy niestety od wieków do czynienia. Ale to jest próba przekształcenia patologii w normę. Kapłaństwo kobiet zostało jednoznacznie zakwestionowane czy zanegowane, nie tylko zakwestionowane, ale zanegowane w orzeczeniach magisterium Kościoła. Ostatnie takie wypowiedzi pochodzą z doby pontyfikatu Jana Pawła II, Benedykta XVI. Oczywiście one mają głębokie uzasadnienie biblijne. Jednoznaczna wola Chrystusa, który dobrał sobie kolegium 12 apostołów mężczyzn, wskazuje wyraźnie na y, przypisanie kapłaństwa wyłącznie, wyłącznie mężczyznom. Y, z drugiej strony, jak wiemy doskonale, y, fakt kapłaństwa mężczyzn w żaden sposób nie deprecjonuje kobiet, które towarzyszyły Chrystusowi, wspomagały go w jego pracy. Y, kobiety, Maria Magdalena była apostołką, apostołów tą która właśnie przekonywała apostołów do prawdy o zmartwychwstaniu, a więc rola kobiet w kościele od początku też była niezwykle znacząca. Dzisiaj myślę, że ogromnie istotnym czynnikiem jest tutaj rozwój tendencji feministycznych, które też przedarły się do kościoła w postaci teologii feministycznej, w postaci no właśnie tych różnych tendencji, które które próbują y, zmienić interpretację Ewangelii, próbują nadać, nadać właśnie y, nowy kształt tekstom ewangelicznym i próbują w duchu rewolucji kulturowej, która się toczy, zmienić tradycję Kościoła. To jest, y, to jest problem, który, y, który daje się zauważyć, a on się wpisuje w tendencję niezwykle, dzisiaj powiedziałbym dramatyczną. Którą obserwujemy dosłownie na przestrzeni ostatnich lat, czy to chociażby w związku z synodem o małżeństwie, czy i rodzinie, czy w tej chwili w związku z synodem o synodalności, nazwałbym to najkrócej problemem socjologizacji normy. A więc nie jest istotne to, co jest normą objawioną w Piśmie Świętym. Istotne staje się to, co my ustalimy jako wspólnota, jako lud Boży czy nieboży, ale ustalimy jako obowiązującą normę w Kościele. Ta norma przebija normę odczytywaną, odczytywaną z Ewangelii, i próby narzucania takiej normy no, pojawiają się w bardzo wielu obszarach współczesnego życia kościelnego. Obok hasła wyzwolenie, hasło sprawiedliwości i równości to były hasła kluczowe dla ideologii komunistycznej. Dzisiaj obserwujemy, Ogromną obecność tych haseł w przestrzeni życia kościelnego. Szczególny niepokój budzi w moim przekonaniu to hasło równości, dlatego że no, warto się nad nim zastanowić, co ono oznacza. Po pierwsze, to słowo równość odbiera, powiedziałbym, pewne zróżnicowanie, które przecież jest świadectwem bogactwa świata stworzonego. Jeżeli staniemy na pozycji równości, no to odbieramy chociażby zróżnicowanie, ale zarazem komplementarność płci, cała ideologia gender, cała ideologia rewolucji kulturowej, rewolucji seksualnej, która dzisiaj się przetacza, w gruncie rzeczy ona niszczy oryginalność kobiety i mężczyzny. A ponieważ ona jest głównie podejmowana z punktu y, widzenia feministycznego to w gruncie rzeczy można powiedzieć, że ta rewolucja niszczy po prostu fenomen kobiety, niszczy jej piękno, niszczy jej oryginalność. Równość staje się urowniłowką, staje się bolszewicką urowniłowką, w której, y, w której po prostu zatracamy własną tożsamość. Y, druga rzecz, na którą myślę, że warto zwrócić uwagę, to fakt, że ta równość która jest proklamowana w świecie rzekomej nierówności, a faktycznie różnorodności i komplementarności, ona domaga się walki. I tu wkraczamy no, w element niezwykle przecież charakterystyczny dla całego Marksizmu, jakim jest walka. Walka kiedyś klas, dzisiaj walka płci, yy, walka yy, w różnych aspektach sprawiedliwości społecznej czy ekonomicznej, która zawsze stanowi coś niszczącego i niszczycielskiego dla człowieka. I kościół, jeżeli dzisiaj próbuje właśnie włączać się w walkę, czy to kulturową, czy właśnie walkę płci, czy walkę o środowisko naturalne, walkę w przestrzeni ekologicznej, no w gruncie rzeczy zatraca, powiedziałbym, to, co stanowi jego siłę, zatraca prawdę i piękno stworzenia, które. Myślę, że to jest w ogóle temat, do którego warto by było dzisiaj wracać. Wydaje mi się, że jednym z głównych nurtów, które powinien pojawiać się w katechezie, w kaznodziejstwie, jest odsłanianie piękna prawdy stworzenia, które przypomina nam zróżnicowanie, zróżnicowanie kobiety i mężczyzny. Ja tylko no jednym takim akapitem nadmienię, że chociażby to tak często deprecjonowane. Wyłonienie kobiety Ewy z żebra Adama, które no, dla wielu jest czymś zupełnie, jeżeli nie nie niezrozumiałym, to jeszcze na dodatek godnym jakiegoś, jakiejś pogardy czy, czy, czy odrzucenia, to jest przecież wyłonienie z części ciała otaczającej serce, to jest wyłonienie z czegoś, co pokazuje, że kobieta jest tą, która jest strażniczką miłości, jest strażniczką życia, jest właśnie kobietą jest istotą niezwykle silną, broniącą, broniącą właśnie tego, co najcenniejsze w człowieku. Tu nie ma przypadków w Biblii. Każdy, każde ze słów tam zapisanych wymagałoby ogromnego pochylenia się i przede wszystkim upowszechnienia tych pięknych treści. Jeżeli Kościół właśnie dzisiaj wkracza na drogę walki, tak czy inaczej, Rozumianej, na, gro, na drogę budowania równości, także w zakresie religii, pluralizmu religii, które są traktowane na równi. To zatraca po prostu swoją własną wartość, zatraca tożsamość. To jest, to jest działanie, które naprawdę ma charakter już nie chcę powiedzieć dramatycznie samobójczy, ale na pewno ma charakter okaleczający piękno naszej wiary. Ostatnie lata przyniosły nam szereg sytuacji bardzo niepokojących, jeżeli chodzi o wypowiedzi stolicy apostolskiej, konkretnie mówiąc, wypowiedzi papieża. Niestety tak to trzeba ująć. Z jednej strony mieliśmy milczenie w wielu sytuacjach, w których dokonywane były realne prześladowania chrześcijan. Z drugiej strony, mamy wypowiedzi dotyczące właśnie zmian klimatycznych. Mamy encyklikę, laudatosi, nie mamy encykliki o prześladowanych chrześcijanach, o obronie tych prześladowanych chrześcijan. Nie mamy encykliki o męczeństwie współczesnych katolików i znaczeniu tego męczeństwa dla, dla dzisiejszego świata. Mamy też wypowiedzi bardzo niepokojące, które mówią, które sugerują przynajmniej, jeżeli nie mówią wprost, bo te teksty są bardzo. Pisane bardzo nieprecyzyjnym językiem, czy tym bardziej wypowiadane są nieprecyzyjnym językiem, ale mamy teksty, które mówią, zdają się mówić o równości religii. No, trzeba jednoznacznie powiedzieć, że chrześcijaństwo, że katolicyzm, mówiąc bardzo precyzyjnie, może się szczycić tym, że jest nie systemem, nie ideą, nie doktryną. Ale jest żywym wydarzeniem Jezusa Chrystusa. To właśnie w naszej wierze, to właśnie w przestrzeni naszego kościoła obecny jest żywy Jezus Chrystus. I to jest fenomen, to jest wartość, to jest, to jest po prostu Bóg żywy, którym powinniśmy się dzielić. Oczywiście warto rozmawiać z ludźmi, którzy są innej wiary, którzy są innych przekonań, ale ta rozmowa, to spotkanie, to powinno być właśnie przede wszystkim niesienie radości płynącej z faktu, że jesteśmy z Chrystusem i On jest z nami. Jeżeli natomiast tworzymy wrażenie, że wszystkie religie są sobie równe, no to powiedziałbym, znowu przekreślamy czy zatracamy fenomen chrześcijaństwa, zatracamy to, co jest najcenniejsze dla nas samych powinno być najcenniejsze. Wiele wypowiedzi współczesnego Kościoła prowokuje do ocen i opinii, które mogą niekiedy wydawać się obrazoburcze. Wskazują na posłuszeństwo czy uległość Kościoła w stosunku do współczesnych mechanizmów rządzących światem, a więc do ideologii zrównoważonego rozwoju, w tej chwili także do ideologii Wielkiego Resetu. I różnych działań z tym, z tym związanych. Z jednej strony, oczywiście, musimy być bardzo ostrożni w formułowaniu takich opinii, ale też z drugiej strony nie sposób nie dostrzec, że dopóki Kościół nie wypowie się w sposób bardzo jednoznaczny w tych wątpliwych kwestiach, takie głosy będą w pełni uzasadnione, będą w pełni uprawnione, ponieważ pewna prowokacja, jaka tutaj płynie ze strony samego Kościoła, no niestety prowokuje do takich, do takich opinii. Rzeczywiście, kiedy, kiedy słyszymy właśnie na przykład tezy o równorzędności wszystkich religii, rodzi się pytanie, czy nie jest to jakaś koncepcja stworzenia nowej religii new age'owskiej, która no jest proklamowana już od pewnego czasu i która która miałaby zastąpić, zastąpić tradycyjne religie, a przede wszystkim wyprzeć i zniszczyć, zniszczyć chrześcijaństwo. Jeżeli słyszymy no chociażby w dobie, na przykład w tym roku, w dobie rozpoczętej wojny na Ukrainie od lutego, w lipcu zostaje skierowane orędzie papieża na Światowy Dzień Życia, Obrony życia, stworzenia, przepraszam, Światowy Dzień Stworzenia, ten dzień, który przypada 1, 1 września. Nawiasem mówiąc, data zupełnie niefortunna przecież w kontekście Europy. Już nie mówię tylko Polski. I w tym orędziu na Światowy Dzień Stworzenia nie ma mowy słowem wspomnienia o zagładzie korony stworzenia, jaką jest człowiek. Zabijany, mordowany no, na oczach świata w XXI wieku. Natomiast mamy przesłania dotyczące konferencji klimatycznych, które są powiązane z agendą zrównoważonego rozwoju, a w ramach agendy zrównoważonego rozwoju znajdują się na przykład prawa reprodukcyjne, czyli prawa do aborcji, do in vitro. To w takim razie. No tutaj rzeczywiście pojawia się, pojawia się potężny, potężny niepokój i myślę, że bezwzględnym wymogiem nauczania kościelnego w tej chwili powinno być rozjaśnienie tych wszystkich wątpliwych sytuacji. Powinny być wypowiedzi, które no po prostu uspokoją, uspokoją nasze wątpliwości, uspokoją też nasze sumienia. Tutaj niewątpliwie no, centralna rola przypada papieżowi, który z woli samego Chrystusa jest tym, który ma umacniać braci swoich w wierze. I właśnie tej roli umacniania w wierze od papieża oczekujemy, osobiście także oczekuję. Jesteśmy w sytuacji, w której yy, można mówić faktycznie o istniejącej już schizmi, schizmie w kościele. Jestem niestety o tym przekonany, obserwując to, co Dzieje się chociażby w Niemczech, ale my najczęściej odwołujemy się tej do Niemiec, ale przecież ostatnie wydarzenia, chociażby z Belgii czy z Holandii. Y, Belgia y, sankcjonuje obrzędy liturgiczne, para liturgiczne obrzędy, które y, mają błogosławić pary homoseksualne. Holandia biskup y, Amsterdamu ogłasza. Zamykanie i oddawanie kościołów katolickich no, w obce ręce, ponieważ nie widzi sensu ich utrzymywania przy spadku liczby wiernych. Możemy sięgać do, do, do Austrii, możemy sięgać do Szwajcarii, przynajmniej niektórych kantonów, możemy sięgać do niektórych diecezji Stanów Zjednoczonych. Obserwujemy rzeczywiście sytuację, w której, w której mamy po prostu do czynienia, jeżeli nie ze schizmą, to z ogromnym chaosem. I w tej sytuacji tym bardziej uważam, że stanowisko papieża jest stanowiskiem bezwzględnie koniecznym do tego, aby wypowiedzieć jasne, stanowcze wyznanie wiary w Chrystusa i wraz z wszystkimi konsekwencjami tego wyznania wiary. Pozwolę sobie tutaj, tak na marginesie, może tak zauważyć, że kiedyś. Prześledziłem, przypomniałem sobie trzy przemówienia na inaugurację trzech pontyfikatów. Jana Pawła, który rozpoczął swoje przemówienie od słów Świętego Piotra spod Cezarei Filipowej, Ty jesteś Mesjasz, syn Boga Żywego. Papieża Benedykta, który rozpoczął swoje przemówienie od przywołania litanii do wszystkich świętych i całej ceremonii liturgicznej wprowadzenia urzędu papieskiego poprzez liturgię kościoła i papieża Franciszka, który nawiązał do postaci świętego Józefa i jako opiekuna kościoła i sprowadził rolę papieża do właśnie opieki nad kościołem. Otóż powiem w ten sposób, że wydaje mi się, że nie możemy opiekować się Kościołem, jeżeli nie będziemy proklamować i odnawiać proklamacji wyznania wiary, jeżeli nie będziemy czynić tego w przestrzeni liturgii, która łączy świat boski ze światem ludzkim i wszelkie działania społeczne, wszelkie działania charytatywne, wszelkie poczynania o charakterze dialogu politycznego ze światem. Tracą swój sens ze strony Kościoła, jeżeli nie stoi za tym właśnie wyraźne wyznanie wiary. Być może istnieje obawa o pogłębienie schizmy w Kościele, ale raz jeszcze podkreślam, w moim przekonaniu ta schizma jest. Jeżeli natomiast chcemy odbudować Kościół i opiekować się Kościołem, potrzebne jest mocne przypomnienie wiary w Chrystusa, złożenie tego wyznania wiary wraz z wszystkimi jej konsekwencjami.